Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór, dzień dobry, w zależności od momentu, kiedy będziecie oglądać to. Witam was na stronie B, w bardzo nietypowej wersji. Nadal jest to strona B, nadal będziemy rozmawiać o jednej grze, jak to bywa u nas na tym naszym cyklu loadingowym, ale dzisiaj w naszym wirtualnym studiu nie ma reszty chłopaków, jest ze mną Marcin Borek-Borkowski, postać szanowana, lubiana, wszystkim znana. Myślę, że dla naszego pokolenia 30, 40 i 50-latku, Marcinie, za bardzo nie muszę cię przedstawiać, bo jakbym zaczął wymieniać twoje wszystkie alter ego i to, co zrobiłeś w świecie gierkowym, to braknie nam czasu. A chcemy go poświęcić na to, żeby poopowiadać, porozmawiać o grze, o pierwszej grze polskiej komputerowej Puszka Pandory, której jesteś autorem. A okazja się nadarzyła chociażby dlatego, że nie tak dawno, od momentu, kiedy nagrywamy, chyba 3 czy 4 dni temu, ruszyła kampania na Wspieram To, która ma na celu stworzenie reedycji tej gry. I zanim wrócimy do kampanii, zacznijmy od początku, porozmawiajmy o grze. Marcin, dlaczego gra? Skąd się wziął pomysł na grę? Skądinąd na tyle, ile cię znam i na tyle, ile udało mi się czytać twoich wypowiedzi i gdzieś twoje opowieści słuchać, to ta gra to tak naprawdę jest odprysk, bo ciebie coś kompletnie innego jarało, coś innego kręciło i tak naprawdę ta gra to odprysk. No ale może bardzo bym cię prosił, jeśli możesz przedstawić swój punkt widzenia. No trochę tak, znaczy w ogóle to dzień dobry, dobry wieczór wszystkim i tak dalej. Jedna uwaga, zacząłeś od tego, że pierwsza gra. To czy to jest pierwsza polska gra, czy to nie jest pierwsza polska gra, to jest temat trochę dyskusyjny, to znaczy zależy jakie się przyjmie kryteria. Jak się przyjmie pewne kryteria, to oczywiście Puszka Pandory będzie pierwsza, jak się przyjmie inne kryteria, to ten tytuł przypadnie innym grom. Ja rozumiem, do czego zmierzasz, jeśli uznamy to kryterium pierwsza polska, gdzie została podjęta próba dystrybucji tej gry, która miała mieć ten zaczyn komercyjny, próbować ją sprzedać, próbować ją dystrybuować, to ona miała jakby tak wszystkie te etapy, o których dzisiaj byśmy powiedzieli, jakiej współczynnik dystrybucji, produkcji gry jako takiej samej w sobie. Więc ja bym się dalej trzymał, poza tym... Ja zupełnie nie mam problemu z tym hasłem, tylko po prostu od razu zaznaczam, że to ja... Ja rozumiem, że problemu z tym, że ktoś może uznawać inne tytuły za wcześniejsze, bo rzeczywiście kilka wcześniejszych gier było, więc... Dość płynne jest to, gdzieś tam też udało mi się wyczytać coś na temat jakichś prób podejścia do zrobienia gry na odrze i tak dalej, natomiast no mówię, dokładnie, zachowując te wszystkie kroki, etap produkcyjny, sprzedaży, dystrybucji, ja wiem, że to brzmi szumnie i wiele osób się uśmiechnie, które mniej lub bardziej tą historię zna, ale jednak trzymałbym się tego kryterium i biorąc pod uwagę, mówię, wszystkie kroki, które następują po sobie na etapie produkcji, dystrybucji, sprzedaży, porażek i wzlotów i całej historii z pojawieniem się recenzji i tak dalej, uznaję autorytarnie, że jest to pierwsza polska gra. Nie będę z tym walczył. Dobra, a wracając do źródła pomysłu, dlaczego i tak dalej, to ja w ogóle jestem taki niespokojny duch, to znaczy ja bez przerwy w czymś dłubię, bez przerwy mam jakieś pomysły, a jak byłem młodszy, to było jeszcze gorzej, bo to już było trochę takie ADHD, to znaczy 30 pomysłów na sekundę. Ja dokładnie nie pamiętam, jak to się zaczęło. To znaczy, to co pamiętam, to jest tak. Były dwie wersje. Ta wersja, którą wszyscy znają, to jest wersja, która już powstała jako wersja, która miała być grą. I no, było takie założenie, że powstanie gra. Natomiast kilka miesięcy wcześniej powstała wcześniejsza wersja, która była napisana po prostu w Basicu, w której już część pomysłów
się pojawiła, przy czym one wszystkie się pojawiały z marszu. Ani przez chwilę nie było tak, że ta gra była zaprojektowana, że był scenariusz, że ja wiedziałem dokładnie, co robię. To cały czas było tak, że ja zaczynałem od jakiegoś kawałka, zaczynałem od kawałka typu, nie wiem, na przykład mapa, po której się można poruszać, a potem dochodziłem do wniosku, że właściwie jak już mam mapę, to na niej można coś znaleźć, jakiś przedmiot, a jak już się ma jakiś przedmiot w ręku, to można go użyć i tak dalej, więc to mniej więcej w ten sposób szło. I najpierw była ta wersja w Basicu i ona się nie zachowała, bo się wkręciła taśma i szlak trafił wszystko to, co zrobiłem. Potem jest ta historia, którą też wszyscy, którzy kiedykolwiek o tym coś czytali, to znają, o tym, że ja się zacząłem zastanawiać nad tym, jak można zrobić kompresję tekstu, bo mi wychodziło, że ilość komunikatów, które się pojawiają w Hobbicie na przykład, jest znacznie większa niż ilość pamięci w Spektrum, więc że to jakoś tam musi być kombinowane. Swoją ulubioną zbójecką metodą wyważyłem otwarte drzwi, to znaczy nie mając żadnego dostępu do literatury, wymyśliłem własny sposób, który jak później szukałem, to te metody już wymyślono znacznie wcześniej i znacznie dokładniej je rozpracowano. Ja też oczywiście też znam tą historię o tej kompresji tekstu, że szukałeś metody na to, jak upchać tekst, kodować więcej na jednym bajcie. Ja kiedyś próbowałem coś takiego rozkminić, jeśli chodzi o polskie fonty w EPG, w systemach telewizji satelitarnej, wiesz, transmitują EPG, co tam leci na program, i nie mogliśmy tego na wcześniejszych wersjach pewnego sprzętu do odbioru telewizji satelitarnej uzyskać polskich znaków i właśnie w podobny sposób, dlatego mnie to tak ciekawiło. Znaczy ja gdzieś czułem podskórnie, że znalazłeś jakąś metodą, która była na tyle banalna i prostacka, że wszyscy o niej pewnie chodziliby, a jej nie, aby na to ona nie wpadli. Ona była w Bajtku opublikowana. Tylko że w Bajtku była wyłącznie wersja taka basicowa. No, ja ją zakodowałem w assemblerze do gry, bo puszka w tej wersji, która wyszła, to jest czysty assembler. Powiedz mi proszę, bo jeszcze poczytałem, gdzieś tam usłyszałem, że twoje zamiłowanie do kartografii też pchnęło cię do tego, że mapa, która powstała do puszki, ona nie jest wcale mała. Ona nie jest wcale mała. 40 na 40. 40 na 40. Ona może przyprawić o ból głowy. Jeżeli mówimy o grze przygodowej, paragrafowej, tekstowej, to ja bym tam spokojnie ją zestawił z innymi fajnymi paragrafówkami. To nie jest tak, że mamy czysty, żywy tekst na ekranie, bo mamy troszkę animacji, trochę grafiki. I to nie takie w kij dmuchał jak na obecne czasy i na to, co mieliśmy, że tak powiem, w ofercie. A już coś, co jest w języku polskim, no to już zrobiło wielką sprawę. Natomiast sama fabuła, to wszystko, to czego odniosłeś do postapokalipsy, oczywiście też wszyscy wiemy, że to była luźna interpretacja opowiadania Baranieckiego Głowa Kasandry. Natomiast ja bardziej chciałem zapytać, czemu post-apo? Tam po prostu jakoś ten scenariusz pasował ci? Lubisz się obracać post-apo? Ja też osobiście lubię post-apo. Lubię te klimaty. Ja nie potrzebuję post-apo, natomiast ja bardzo lubię, jak nie ma ludzi. Jak nie ma ludzi, w post-apo ludzi nie ma, a jeżeli są, to jest taka ich stosunkowo mało. Taka twoja wersja Castaway, tak? Coś w tym stylu. Aha. Ja, to znaczy ja wiem, to jest śmieszne, bo ludzie sobie myślą, że Borek to ten taki fajny facet, taki co tak z nim fajnie pogadać, taki tam towarzyski i tak dalej, a to jest gówno, prawda? Znaczy, to znaczy jesteś mocno introwertyczną osobą, tak? Mam rozumieć? Tak, to znaczy ja mam taką maskę, potrafię się doskonale odnaleźć towarzysko. Ja trochę ja nie taki jestem James Hetfield jakimś takim. Polskiego game devu i polskiego... No może nie, ale to nie jest tak, że ja muszę mieć bez przerwy, wiesz, być otoczony ludźmi i tak dalej. Ja się doskonale czuję sam ze sobą. Jeden z moich ulubionych sposobów spędzania czasu to jest wsiąść w samochód i przez miesiąc, no przez tydzień pojeździć sobie w tym samochodzie, mieszkając w nim i z nikim nie rozmawiając. To jest po prostu, jak chodzi o wakacje, to jest
najlepszy pomysł, jaki ja na wakacje mam. Jedyny kontakt, jaki mam z ludźmi w tym momencie, to jest taki, że muszę gdzieś po drodze nalać wody do butelki i kupić coś do zjedzenia. I znaczy, to... ja jakoś, znaczy, ja się uśmiecham, bo tam jesteśmy sobie, mamy się znajomych na Facebooku i ja tam czasami śledzę te twoje podróże małe i duże różne. Także ja jak najbardziej kumam specyfikę, więc to... Kwestia, kiedy ten scenariusz powstaje, to już mówisz, postapokalipsa to jest dobry temat, bo lubisz być sam, tak? Lubisz tworzyć, gdzieś tam pchało cię to do tego, żeby ten scenariusz powstał, żeby gdzieś tam samotnie przemierzać tą wyspę, bo dla przypomnienia dodam, że mamy do czynienia, że pojawiamy się na wyspie jako jedna z osób, które przetrwały III wojnę światową i musimy odnaleźć na tej wyspie pewien system rakietowy, który został stworzony, tak jakby, tak to rozumiem, popraw mnie, jeśli się mylę, na dobicie tego, co zostanie po cywilizacji. Znaczy, to dobicie tego, co zostało po cywilizacji, to jest wariant u Baranieckiego. No w Puszce właściwie też, chociaż ja nie jestem do końca przekonany. Ja przed chwileczką ją przegrałem, rozegrałem i doszedłem do końca i niby wiem, co tam napisałem, ale ja tak do końca nie jestem przekonany, że to jest takie całkiem jednoznaczne. No, to znaczy, wiesz, ja no jest ta rakieta, ona ma ich powybijać, ale czy ona... Czy to jest takie rozwiązanie ostateczne? Jeżeli to jest pełna analogia do Baranieckiego, ja nie mam z tym żadnego problemu i myślę, że nikt ja nie też. Miałby... Kto, wiesz, także to nie o to chodzi. Bardziej jestem ciekawy. Inaczej, jeśli miałbym być złośliwy, to bardziej... chyba bardziej bawi mnie to, ale to z perspektywy czasu i lat. Już jesteśmy trochę starsi, trochę mądrzejsi, trochę może zgryźliwsi i tak dalej, i tak dalej. To często się powtarza u nas w loadingu, kiedy dyskutujemy z chłopakami, że wiesz, to nostalgia to suka, nie? I dopóki my rozmawiamy z perspektywy nostalgii i czasami z punktu, znaczy wiesz, z perspektywy 30 lat opowiadamy jakieś grze i jaramy się jak małe dzieci, to ktoś, kto odpali tą grę, albo nie daj Boże, zobaczy ją tam w okienku obok, to mówi, no, czterech starych durni, no i o co im chodzi, nie? Jak można się jarać tą kreską czy kropką? Więc to jest właśnie cały urok naszego programu, że ta nostalgia tu bierze górę i może na koniec przyznamy, że wiesz, to lub mniej lub bardziej się zestarzało i możecie do tego wrócić i zagrać, a w to odbijecie się jak od betonowej ściany. To wracając do tego, co mnie zawsze, znaczy, bawiło, jeśli chodzi o scenariusz Puszki Pandory, to, że jakieś małe państwo zdecydowało się pozostawić tą instalację. Małe państwo, nie, czyli nie mocarstwo, bo mocarstwa się wyrżnęły, doprowadziły do anihilacji jednych przez drugich. Ktoś tam przeżył, a tu jakieś małe państewko z lichym PKB przeznaczyło tam te ciężko uciłane grosze na stworzenie super tajnej instalacji, który nasz bohater musi zniszczyć, bo jak nie, no to szlak trafi całą resztę tej naszej cywilizacji. Ja nigdy nie twierdziłem, że to nie jest dziurawe. Nie, no, ty tak poza wszystkim innym, no, byłem młody i głupi, no. No ale kurde, no przecież na Boga miałeś prawo, no. Nie, ja je sobie przyznaję. No, powiem więcej, ja nie będę udawał, że tak nie było. To taka, to dziś z perspektywy czasu, jakbym miał powiedzieć, to tak, Marcin, kurde, co ty na to? Ale wiesz co, ja powiem ci, że ja jak czytam na przykład swoje niektóre teksty z Bajtka, to które powstały, no powiedzmy 2-3-4 lata później, to też się łapię za głowę. Jaki ja jednak głupi nie. byłem. No, no popatrz, a dla wielu... Nie, to znaczy ja ci podam, o wiesz co, ja ci podam przykład, który za mną od jakiegoś czasu chodzi. Jak gdzieś kiedyś pisząc o Spektrum, o Z80, o tych klimatach. Nie, przepraszam, ja pisałem o koprocesorze Intela, o 8087. I pisałem, że no to jest taka fantastyczna kość, że ona tak przyspiesza obliczenia i że niestety nie ma czegoś takiego analogicznego do Z80, ale że może jednak kiedyś ktoś. I jak się nad tym teraz zastanawiam, to jest tak nonsensowny pomysł, że przecież od początku było oczywiste, że nikt w tym kierunku nie pójdzie, bo nikt nie będzie robił koprocesora do procesora 8-bitowego, który jest wolny sam z siebie.
jeżeli ktoś robił koprocesory, to robił je do sprzętu znacznie mocniejszego, bo dopiero wtedy one nabierały sensu, więc pomysł był abstrakcyjny i wynikał raczej z mojego niezrozumienia tego, co się dzieje, niż... Znaczy, wynikał z mojego niezrozumienia tego, co się dzieje, a nie z jakichś głębszych przemyśleń, które miały jakikolwiek sens. No ale oczywiście... No ja tam u siebie takie rzeczy znajduję. No, Marcin, więc... to jest... Rozmawiamy o czymś z perspektywy 35 lat. To jest kupa doświadczeń dla wszystkich zainteresowanych, więc... Znaczy, wiesz co, przy czym ja zupełnie celowo o tym mówię, dlatego że uważam, że warto mieć świadomość tego, że... To jest tak, człowiek jak jest młody, to się uczy. To jest zupełnie nie na temat tego, o czym rozmawiamy, ale człowiek jak jest młody, to się uczy. Jak ma 20 kilka lat, to mu się wydaje, że już wie wszystko. I niektórzy się na tym etapie zatrzymują, a niektórzy się uczą dalej. Jak są koło 50, wiedzą, że nie wiedzą kompletnie nic. A głupi umrze, głupi zemrzą, tak? Tak jest. Człowiek się uczy całe życie, a umiera głupi. Dobrze, Marcinie, jesteś już naszym takim sypialnianym, polską wersją sypialnianego programisty. No i napisałeś tą grę, odpaliłeś, ona działa. I w którym momencie przyszło ci w swojej producenckiej drogi, dewowsko-programistyczno-producenckiej wydawniczej drodze, że kurde, może ja to sprzedam, nie? Ja troszkę tę historię znam, ale jakbyś był uprzejmy, bo... To znaczy, ja mówię uczciwie, że ja mogę za każdym razem mówić troszeczkę inaczej, bo to nie jest tak, że ja bardzo precyzyjnie pamiętam, to jednak sporo czasu minęło, natomiast w momencie, kiedy powstawała pierwsza, zwłaszcza, że ja czasami plączę, bo ja mówię o Puszce Pandory, a jednak były dwie wersje, dwa podejścia i tam po drodze to różnie wyglądało. W momencie, kiedy pisałem tę pierwszą wersję, to w ogóle o żadnej komercjalizacji tego, o żadnych tam próbach pisania gier i sprzedawania to zupełnie nie było. Natomiast w momencie, kiedy powstawała ta druga, to już... To nie jest tak, że to było zaplanowane, że ja piszę grę, którą sprzedam, dzięki temu będę bogaty. Natomiast to już w tym momencie był taki plan, że jeżeli to się uda, że ja to napiszę, to że to będzie, że ja to piszę po to, żeby próbować to sprzedawać. No i to się udało, no, z różnymi tam przygodami po drodze i zupełnie nie tak, jak to sobie wyobrażałem, ale to się udało. No, ja znam historię, którą opowiedziałeś o tym, jak pojawiłeś się na giełdzie z przygotowanym materiałem do sprzedaży, wykupiony stolik, tak, na giełdzie. Dokładnie. Na Grzybowskiej i ileś tych kopii poszło. No i niestety, jak to urok całej giełdy, za chwilę wszystko bokiem się rozeszło i przestali to cię kupować. Wszyscy po bokach to mieli. No. Ja trochę byłem zaskoczony, ale nie dlatego, że ja nie spodziewałem się tego. Byłem zaskoczony, znaczy ja, widzisz, to jest tak, że ponieważ ja jestem, tu jest właśnie ten problem, że ja jestem samotnik i że ja zamykam się w czterech ścianach i specjalnie się nie interesuję tym, co robią inni. Ja znałem trochę programów do kopiowania takich spektrumowych, coś tam wiedziałem o tym, co one potrafią, ale nie wiedziałem, że że są już narzędzia, które potrafią podzielić kod na części i nagrać go w kawałkach, a potem wczytać i uruchomić. To jest tak, że Spectrum 48 ma 48 kilo, ma 16 kilo ROMu i 48 kilo RAMu. Programy zwykłe do kopiowania, no gdzieś się musiały zmieścić. Miały tam te, na przykład kopy siedziało w pamięci ekranu, żeby mieć jak najwięcej miejsca do wykorzystania na kopiowanie gier i innych rzeczy i innych programów. W związku z czym no nie było w stanie wykorzystać całych tych 48 kilobajtów RAMu, które były dostępne. Puszka Pandory była zrobiona w taki sposób, jak ja jakoś to tam tak sobie pozaplatałem sprytnie, że w momencie, kiedy w niej gdzieś jest ukryty kod do jej zapisu na taśmę.
Ten kod do jej zapisu na taśmę jest tak skonstruowany, że ja już teraz nie pamiętam, jakiego się uruchamiało, ale jak się go uruchomiło, to on zapisywał na taśmę całe te 48 kilobajtów bez 8 czy 6 bajtów z samego końca, czyli stosu. I efekt był taki, że na taśmie lądowało całe 48 kilobajtów, których kopy na przykład nie było w stanie skopiować, bo to było za dużo, a jak się to wczytało do pamięci, to tak tam wykombinowałem, że powrót z procedury korzystający z tego, co zostało, z tych 6 ostatnich bajtów, czyli ze stosu, był już w to miejsce, w którym gra startowała. W związku z czym on już nie potrzebował żadnego dodatkowego, niczego, co by go uruchomiło, nic, po prostu gra się uruchamiała sama. I ja byłem przekonany, że to jest to dość cwany pomysł i że to będzie trudno skopiować. Okazało się, że są narzędzia, które to jakoś tam potrafią podzielić na kawałek i że po tych 15 minutach czy pół godzinie cała giełda już miała to skopiowane, bo oni mieli narzędzie, o którym ja nie miałem zielonego pojęcia. Stałeś się ofiarą piractwa. No, stałem się ofiarą. Przy czym wiesz, no ja się tego spodziewałem, właśnie dlatego wymyśliłem ten sposób zapisywania tego z tym wykorzystaniem stosu. O ile dobrze pamiętam, tam była jakaś taka sztuczka, że to, co wracało, że to, co lądowało na stosie, znaczy, że ten powrót ze stosu to był jakoś tam sztucznie, to było oszukane, to znaczy wracało się w jakiś, nie w to miejsce, z którego rzeczywiście był oryginalnie wywołany program, tylko jakaś tam sztuczka była taka, żeby... Patrz, żeby... kurde, zakładałeś, wiedziałeś, w jakim gnieździe, kurde, byłeś, czy w jakiejś jaskini miałem hodowany pewną świadomość tego, cię, co tam się dzieje. No. Ale to akurat a tej historii nie znałem, że przygotowałeś A ja się nie na wiem, to. Czy ja kiedykolwiek, ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek o tym mówiłem. A to mówiłem ty bardziej akurat. Jestem kontentowany, o większości rzeczy już gdzieś tam mówiłem, no bo ten temat jednak już ma swoje lata, a to nie jest tak, że tam jest nieskończenie dużo szczegółów, oczywiście, które ja pamiętam i mogę powtórzyć, ale o tym chyba jeszcze nie mówiłem. No to tym bardziej się cieszę, bo to jest też dla mnie nowa część tej historii, jeśli chodzi o puszkę Pandory. Marcin, potem... przeszedłeś już ten krok, jeszcze ten już zostałeś i handlowcem i dystrybuowałeś i dosięgło cię ramię piractwa wszechobecnego w Polsce i w 87 roku pojawia się reklama Puszki Pandory w Bajtku, ale dopiero tak, dwa lata widzisz, bo później... Ja właściwie... Do mnie teraz dotarło, że ja właściwie jeszcze mam palmę pierwszeństwa, jak chodzi o pierwszą podpisaną umowę z wydawcą. No więc i tutaj chyba tutaj to już rzeczywiście nikt tego nie przeskoczy, bo to chyba rzeczywiście był absolutnie pierwszy taki przypadek w Polsce. Mówimy o tym studiu komputerowym Enter Computing, który podpisał tak, tę umowę na dystrybucję. Dokładnie. W tej chwili akurat w bardzo dobrym momencie rozmawiamy, bo w tym Pikselu, który w tej chwili właśnie gdzieś tam usiłuje dotrzeć do czytelników. I dotrzeć do czytelników jest wywiad z tymi chłopakami, którzy... Znaczy, tak? Z tymi chłopakami. Super. Oni są jeszcze o ładnych parę super lat starsi ode mnie. No, więc rozmawiamy akurat, tam jest jakiś problem z drukiem, łapuś informował ze względu na wiadomą tak, sytuację. Tak, tam coś się obsunął drukiem i dystrybucja. To fajnie, będzie fajne uzupełnienie pierwszej umowy wydawniczej pomiędzy polskim deweloperem i polskim wydawcą. Tak. To tutaj chyba rzeczywiście nikt mnie nie przeskoczy. Także tutaj zapraszamy, to mogę... polecamy, to będzie teraz grudniowy, tak? Grudniowy, tak. Piksela, będzie rozmowa z chłopakami z Enter Computing, tak? Studia komputerowego, które z Marcinem. Przy czym to wiesz, tak się mówi z chłopakami, no oni są... No już dzisiaj ja już mam prawie 60, a oni są jeszcze ode mnie ładnych parę lat starsi. Starsi są od ciebie jeszcze? Tak, oni są jeszcze kilka lat starsi. Czyli mili starsi, z miłymi starszymi panami w tej chwili, tak? Tak. Trzech starszych panów się spotkało, Marcin... żeby porozmawiać o starych czasach. Tak, Marcin, ten wywiad w 87 pojawia się reklama Puszki Pandory, a dopiero dwa lata później pojawia się recenzja. I mam jedno pytanie podchwytliwe związane z tą recenzją. Jakbyś był uprzejmy mi powiedzieć, kim jest pan Karol Mirowski? Karol B. Ale to wszyscy wiedzą. A gwarantuję ci, że wszyscy nie wiedzą, bo nawet Bartek w Kluskach, w Bajtach Polskich, mój drogi,
tego nie wyczaił. Mało tego powiem ci, przeczytałem chyba opowieści Skrypty na Poligami, jeśli się nie mylę. Tam też cytowano pana Mirowskiego jako recenzenta i nikt nie wspomniał o tym. Właśnie o czym? No właśnie, no to wszystko przez Marcina Przasnyskiego. Ja z tym nie miałem nic wspólnego, ja wcale tak nie chciałem. To było tak, że ja zrobiłem Marcin, tę mapę. Marcin, historia cię osądzi, 35 lat, dajcie spokój. Dokładnie. To było tak, że ja zrobiłem mapę, przy czym ta mapa, którą ja zrobiłem, była dramatyczna. To znaczy ja miałem mapę rozrysowaną, taką puszki roboczą. Mam tutaj, a to 40 na 40, tle, więc to w tym tle, na papierze kancelarii będzie widać tą mapę. Troszeczkę podrasowaną, ale tą starą bajtkową. No, ja miałem mapę zrobioną na papierze kancelaryjnym, bo 40 na 40 to tak na kartce zeszytu to się tak łatwo nie mieściło, więc to już wymagało trochę poważniejszego podejścia. No trochę w ramach, nie będę ukrywał, że trochę w ramach dbania o własne interesy, chociaż nie sądziłem, że to przyniesie takie efekty, że po 30 paru latach będę o tym z ludźmi rozmawiać. Ale pomyślałem sobie, że no rzeczywiście jak jest w bajtku ta rozkładówka, co jest grane, puszka mogłaby się tam znaleźć. Zapytałem Marcina Przasnyskiego, który tym zawiadował. Strony, co jest grane, dwie były poświęcone tak. Puszce. No ale to była norma jakby, zawsze mapa i jeden tytuł to była cała rozkładówka, a dwie pozostałe kolumny to były tam takie drobiazgi. I zapytałem Marcina, czy jest tym zainteresowany, on powiedział, że właściwie to czemu nie, no. Chyba nie było tak, że był nadmiar map, które się do tego nadawały. Więc Marcin stwierdził, że czemu nie. Ja zrobiłem tę mapę i mu zaniosłem, ale tam moje umiejętności plastyczne... Nie będę szukał przymiotników, bo... Oj tam. Język polski nie ma słów... Powiem ci, że ten spadochroniarz, który jest tam, jest... Ale poczekaj, bo to nie jest moja mapa. Właśnie, to nie jest twoja mapa. Nie, właśnie o to chodzi. Że to, co ja przyniosłem, się nie nadawało kompletnie do niczego. Ja to wykleiłem z papieru kolorowego takiego, żeby się zgadzały te kolorki, żeby było widać, gdzie co jest co. Pozaznaczałem tam, gdzie są jakieś przedmioty czy coś takiego. Zaniosłem to do redakcji. No, nie powiem, że Marcin się złapał za głowę, ale taki był sens tego, co zrobił. Przy czym... Redakcja miała grafika, znaczy miała grafika. No, była oczywiście Wanda Roszkowska, która składała bajtka, która się zajmowała składem. Przy czym skład wtedy to znaczyło coś zupełnie innego, ale już nie o tym rozmawiamy. A oprócz tego był... Patrz, skleroza. Zaradkiewicz, chyba Zygmunt, nie jestem pewien. On jest podpisany na tej mapie. Zresztą to jest grafik funkcjonujący do tej pory. Ja nie jestem pewien, czy on w tej chwili nie jest dyrektorem Muzeum Karykatury w Warszawie. W każdym razie Zaradkiewicz od czasu do czasu on współpracował ze Sztandarem Młodych, w związku z czym dla Bajtka też czasami coś rysował i on robił mapy dla Bajtka. Jak się przejrzy mapy w Bajtku, to tam niektóre są podpisane Zaradkiewicz. I on dostał to, co ja powyklejałem. To zresztą śmieszne było, bo to ja to powyklejałem z takiego papieru kolorowego, ale nie takiego z klejem pod spodem, tylko takiego innego, w związku z czym jak tym się machało, to tak latały te kawałki. Strasznie to wyglądało. Zaradkiewicz to wziął, on to na podstawie tego narysował tę mapę, więc tego spadochroniarza to Zaradkiewicz narysował, w końcu profesjonalista po ASP i tak dalej, i tak dalej. No popatrz, ja myślałem, że to twoja ręka tego spadochroniarza. Jak gdzie tam, człowieku, jak ja bym tego spadochroniarza narysował, to do tej pory by się wszyscy z niego śmiali, a nie, że poważna mapa była. Kolejny powód do opowiadania, dlaczego tak, a inaczej, tak? Dokładnie. W każdym razie, przy czym Zaradkiewicz nie dokładnie tę mapę narysował, ja nie wiem, on albo źle pomyślał, albo nie zdążył jej skończyć po prostu, bo tam części informacji na niej brakuje. Przygotowując się również, znalazłem Polaka, który próbował przejść, jakiegoś streamera na YouTubie, próbował zrobić let's play, czy zagrajmy, czy jak to tam zwią. I ustawiał sobie znaczniki na tej mapie, zrobił taki, rzucił tą mapę z bajtka, interaktywnie sobie
wiesz, poruszając się tekstowo, od razu sobie zaznaczał pozycję i miał problem najpierw, czy jest ona izometryczna i tam próbował to ten. Trochę się rzeczywiście chłop męczył, żeby znaleźć dobry środek, żeby poruszać się po tej mapie, żeby się nie zgubić, żeby popróbował ją skończyć, ale niestety poległ. Natomiast, znaczy, no, ale widzisz, on poległ prawdopodobnie trochę dlatego, że ta mapa jest niekompletna. Dlatego, że na tej mapie brakuje jednej bardzo ważnej informacji. Nie z każdego pola na nie każde pole daje się przejść. Tam czasami jest tak, że pola sąsiadują ze sobą, ale nie ma przejścia, no bo powiedzmy nie możesz wejść na górę, bo jest pionowa ściana i jest za wysoko i się nie wespniesz. W związku z czym tam są takie miejsca. One się doskonale nadają do tego, żeby się po niej poruszać, dlatego że one dają dodatkową informację. Na przykład jak wiesz, że gdzieś jesteś, pójdziesz prosto i trafisz na ścianę, to wiesz, dokąd doszedłeś, jeżeli ją masz zaznaczoną na mapie. No ale jak ona nie jest zaznaczona, to wtedy jest problem. Ale wracając do Karola. W ogóle ja jestem Marcin Karol, więc to wiesz... Ten Karol się tak ma swoje źródła wiesz, dodatkowe. Anagram to mnie to nie ten, tylko ten Karol B mnie strasznie. No tak. No. Nie, i to było tak, że jak już ta mapa była gotowa, ja rozmawiałem z Martinezem i on mówi, ale wiesz co, my nie jesteśmy w stanie, ani ja, ani Łukasz nie graliśmy w puszkę, więc my nie jesteśmy w stanie nic o niej napisać. To ty napisz. Ja mówię, ty, no ale to no bez sensu. No, oj weź, no. Napić. No to napisałem, no ale już właśnie nie, no już aż taki, żeby podpisać się pod tym sam, to nie by. To już mi przez klawiaturę nie przeszło po prostu, więc ja już teraz nie pamiętam, czy z Marcinka Borkowski mi wyszło, że się da zrobić Karol B. Mirowski. Tam jakieś jednej literki się, tam jakaś jedna literka coś się nie zgadzała. Chyba, ale to jest tak bardzo mocno anagramowane. Bardzo mocno anagramowe. To jest, przy czym w ogóle Mirowski to był taki facet, który był szefem pracowni technologii chemicznej u mnie na wydziale wtedy. Natomiast Marcin, akurat trafiło się dobre nazwisko. Wszyscy wiedzieli, że Mirowski to Borek. Natomiast największym hitem tego jest to, że Borek recenzuje własną grę. Ale mało tego, Borek jeżdżący po własnej grze, to już jest gruba sprawa. Znaczy, no, to jest, ja nie wiem, jaki rodzaj incepcji. Znaczy, do jakiego rodzaju incepcji zawrzeć twój obiektywizm przy recenzji tej gry? Wiesz co, ale przede wszystkim ja mam bardzo dużo dystansu do siebie i ja nie mam wielkich złudzeń na temat rzeczy, które robię. To znaczy, ja mam jakieś tam poczucie własnej wartości, ale ono mi nie przesłania rzeczywistości. Więc ja od początku wiedziałem, że... Znaczy, ja zanim skończyłem puszkę, umiałem powiedzieć, jakie ona ma wady i co należało zrobić inaczej, co należało zrobić lepiej, więc... Ja Marcin, mówię... ale Marcin, to są to twoja recenzja jak najbardziej obnaża te wady i to jest... Na co miałem udawać, że ich nie ma? No... Człowiek, no słuchaj, osoba czytająca myśli sobie, no tak, no czegoś tu brakuje, może z Hobbitem tego nie powiążemy... No nie ma muzyki, jest tam parę plumknięć, no to wszystko się zgadza, no ma pewne niedociągnięcia. Ja rozumiem, że starałeś się, no myślę też skądinąd słusznie, równać do tych ówczesnych wielkich tekstówek czy paragrafowych, których tak naprawdę nie było wiele, mimo wszystko, no to gdzieś tam potraktowałeś się wysoce srogo, przy czym cała historia dzisiaj ma wydźwięk strasznie, strasznie sympatyczny, strasznie fajny, bo wiesz, myślę, że co innego by było, jakbyś pojechał po bandzie, albo generalnie mając ten sam dystans do siebie i wychwalił ją, a dlaczego nie, tak? A dlaczego nie wychwalił? No to taki jestem, nie umiałbym. Natomiast to porównanie jest tak fajne i dzisiaj to jest taka anegdota zabawna. I sam fakt mówisz, że wszyscy wiedzą, mówię ci, że... A ja ci mówię, że nie wszyscy, nie? Bartek Kluska się wyłożył, wielu ludzi pisząc puszkę, wspominając puszkę, cytuje Mirowskiego. Więc to nie jest tak, że wszyscy wiedzieli, że Borkowski to znaczy, no, ale Mirowski. Jest w Wikipedii chyba. W tej, że Borkowski to Mirowski? Już... Nie ma. Przy Puszce Pandory, na stronie o Puszce Pandory chyba jest. Jest, to że to była sprawdzę. Zrecenzowana i tam chyba jest. Więc wiesz, no to już jest dość... To jest znana informacja. No.
ale nadal uważam, że sympatyczna. Marcin, 35 lat, pojawia się akcja na Wspieram To, reedycja. Bardziej twój pomysł, czy ty jako ten samotnik, ktoś cię tam sztuchnął, a w zasadzie łapusz, chodź zróbmy, albo może to akurat... To znaczy tak... Łapusz chciał trochę hołdu oddać tego, bo ja wiem, że ty się nie będziesz... Natomiast tak... Dobra, twój punkt widzenia w tej kwestii reedycji Puszki Pandory. Mój punkt widzenia jest taki, że ja się w takie rzeczy nie pcham, ale w nich nie przeszkadzam. Może tak. Tutaj się zaczęło... To jest trochę taka transakcja wiązana, dlatego że od jakiegoś czasu chodził pomysł, żeby wydać... Znaczy za jakiś czas się pojawia pomysł wydania felietonu, który ja piszę do Pixela. Ja nie uważam, żeby to był dobry pomysł, to znaczy wydaje mi się, że lepszym pomysłem byłoby wziąć nie moje felietony, tylko wybrać na przykład... Wszystkich felietonów? Po 10 najlepszych felietonów każdego z nas, no bo ja mam pewną świadomość... Nie wszystkie jednak, wszystkie felietony. Wiesz co, może, ale Marcin, głównie chodzi jako mi o czytelnik to, że... I nie dlatego, że się znamy, ale i to nie jest tylko, gwarantuję ci, przysięgając słowo harcerza, że to nie jest tylko moje zdanie, ale nie wiem, czy masz świadomość, może masz, ale wiesz o tym, że bardzo duży odsetek czytelników Pixela zaczyna swoją lekturę Pixela od felietonów. Tak, ale to jest zupełnie normalne w każdej gazecie i zawsze tak jest. A to nie przeszkadza zupełnie temu, że ja mam pełną świadomość tego, że jak napisałem 60 kilka felietonów, to kilka jest takich, które uważam za trafione. Jesteś za krytyczny. Sporo jest takich, które mogą być, a jest kilka takich, o których bym zupełnie... Może nie to, że się ich wstydzę, ale jakbym miał zrobić jakiś wybór, to bym je pominął. I dlatego uważam, że znacznie lepiej by było zrobić, gdyby wydawać felietony pikselowe, to no nie wiem, może któryś z moich kolegów z łamów, któryś z kolegów felietonistów uważa, że wszystkie swoje felietony napisał świetne, ale jak ich znam, to nie sądzę, żeby którykolwiek. Rozumiem, że tak też myślał. Myślę, że też zbiorem, by wybrali i to było, byłem tak? Raczej za zbiorem. Natomiast no ten pomysł zrobienia takiego zbioru wypływał i w jakiejś dyskusji na Facebooku, bo co jakiś czas no, było to wydanie Puszki Pandory, takie Puszka w Puszce, którą, momencik. Boże, ile to lat temu, Marcin? No obecnie mówimy jest rarytas. Na woź poszła za prawie 3300 zł, tak? Jeśli się nie mylę, 3400 tak, zł tak, około. Tak. No ja wiesz, no mam, prawda, egzemplarz pamiątkowy. Ponieważ jest to rarytas, ponieważ jest to nieosiągalne, to ludzie o to co jakiś czas pytają. I w pewnym momencie, ja już nie pamiętam, czy to ja rzuciłem, czy gdzieś to się po prostu w jakimś wątku połączyło, że te felietony i ta Puszka Pandory i że można by to razem. A to było jakoś w momencie, kiedy była zbiórka tych rysunkowych felietonów Śledzia. Mhm. Więc jakoś się to wszystko tak w pewnym momencie połączyło. Ja już nie pamiętam, czy... Wiesz, nie umiem powiedzieć, czyj to był pomysł. Na pewno brałem w tym w jakiś sposób udział, w tym sensie, że no gdzieś tam się śmiałem z tego, że to się daje połączyć, ale to nie jest tak, że rzuciłem pomysł, no to zróbmy to. Ale ponieważ to się jakoś tam przewinęło, no to łapusz to podchwycił, żeby i to jakby wiesz co, ja inicjatywa jestem... wyszła głównie od niego. Ja to jestem strasznie nostalgicznym człowiekiem, wiesz, i kiedy pojawiła się ta informacja, ja osobiście się bardzo ucieszyłem. Dla mnie jest to znowuż na tej zasadzie, żebyś sobie nie pomyślał, że ja cię jakoś strasznie kadzę, ale jest to jakiś pewnego rodzaju hołd. Nie wiem, dla branży, dla całej sytuacji, dla tego, co się działo, tylko że no, ja przepraszam, ale to tak idzie, mówię, bardziej ode mnie gdzieś to tutaj ta nostalgia i te czasy i ja wiem, że ta puszka, którą sobie zakupiłem, nawet w dwóch wersjach, znaczy wsparłem w dwóch wersjach,
gdzieś stanie na półce i będzie sobie stać i może przypominać mi o jakimś tam okresie czasu nic więcej, bo jestem praktycznie przekonany, że nie uskutecznię masochizmu, że wgram ją z taśmy, a może dla zasady i nagramy jakiś materiał o tym. Natomiast no, dlaczego zapytałem, bo mówiąc krótko, uważam to jako pewnego rodzaju hołd, kawał historii, na pewno kawał historii. Kawał historii, w której, wiesz, poniekąd dwa pokolenia, powiedzmy, brały udział i myślę, że wśród tych ludzi 30, 40, 50 plus znajdą się właśnie tacy, którzy myślą tak jak ja, kurde, nie, no to jednak byłem częścią czegoś, bo ja czasami to powtarzam. Słuchaj, często w loadingu, przerwę ci, wiesz, ale... Pamiętasz, to jest bodajże Kochaj albo rzuć. Jest taka Sami swoi, chyba trzy filmy były. Jak oni płyną do Stanów, to w pewnym momencie na Batorym ta postać, którą Kargul i Pawlak. I Pawlak. Pawlak w pewnym momencie wrzuca do jednorękiego bandyty żeton, pociąga, ja i lecą pieniądze i ktoś do niego mówi... Rozbił pan bank. Na co Pawlak mówi, ja tylko pociągnął. I wiesz, ja na to też tak patrzę, no pociągnąłem. Nie mówię, że nie, ale to, że z tego wyszedł rozbity bank, to zupełnie się tak do tego nie poczuwam. Jakby znaczy do sprawstwa jakiegokolwiek. Ja w ogóle nawet nie jestem zdziwiony. Ja wiem, że tam gdzieś tam w trakcie tam jakichś rozmowach na ścianach tych facebookowych czasami mam wrażenie, że puszczasz oko, że ty tak mówisz, a nie, to się nie uda, to nie będzie. Bam, już wiemy dzisiaj, już wiemy teraz, że projekt wypali. Teraz idziemy po następne progi. Więc myślę, że jestem pewny, że te progi wszystkie osiągniemy i będziemy mieli zbiór felietonów i będziemy mieli opowiadanie Baranieckiego wydrukowane, więc ja jestem tak strasznie na luźnie. Jestem spokojny, że tamte progi sobie doskoczymy do tych progów, bo niestety to nie jest duża grupa ludzi, ale nadal trochę tych wariatów, którzy gdzieś tam nostalgicznie krzykną, a drzewiej to bywało, a teraz to już nie ma. Więc spokojnie, jak najbardziej. No kiedyś to były czasy, teraz już nie ma czasów. Teraz to już nie ma czasów, nie? No. Marcin, ja oczywiście... Jeśli ktoś z naszych widzów nie wie, jak to wygląda, gdzie to jest, jak ten, wszystkie linki do wspieram, to zostawiam, zachęcam, w ogóle zachęcam do zagrania. Zachęcam do zagrania, bo nie jest łatwo. Mam taki arcydelikatny plan, tylko nie wiem, co z tego wyjdzie, jak mi się to uda zrealizować, żeby albo... I to pierwszy raz o tym mówię, więc to będziesz miał premierową informację, żeby zrobić albo stream z tego, jak przejść Puszkę Pandory, bo sprawdziłem, że pamiętam i że umiem to zrobić, albo żeby nagrać na YouTube'a wideo, albo zrobić po prostu jedno i drugie zarazem. Możemy się uwiedzić w kilku i przejść w Puszkę z Pandory wspólnie. To zobaczymy. Takiego streama możemy poskładać, Marcin. Mam taki plan, żeby coś takiego zrobić. Służę pomocą, jeśli tylko. Także na pewno wszystkie informacje zostawimy co do Puszki Pandory. Nadal uważam, że w Puszkę Pandory można zagrać. Trochę się powściekać, zagubić, to wleźć gdzieś, gdzie nie trzeba. Można wleźć tam, gdzie nie trzeba. A można wleźć, gdzie nie trzeba. Trochę może być to frustrujące, jak recenzent Dmirowski opowiadał, że brak save'ów bardzo mocno frustruje. Bardzo mocno frustruje, ale tam problem polegał na moim kodowaniu. Bo zrobienie save'ów tak naprawdę było trywialne. Ja bym to zaimplementował bez żadnego problemu, gdyby nie to, że wpadłem na ten pomysł za późno. I to by wymagało w tym momencie przeorganizowania całego kodu, bo ja zmienne deklarowałem tam, gdzie mi były potrzebne i one były rozrzucone po całej pamięci po prostu. Tak naprawdę wszystko się sprowadzało do tego, żeby je wszystkie przenieść w jedno miejsce i nagrywać ten kawałek i to by w zupełności wystarczyło, ale... Marcin, to jeszcze musisz... Biorąc pod uwagę wielkość ekranu, na którym to się edytowało, to... Musisz to była straszna robota po prostu. I powiedzieć tak, no dobra, to zrobię remake.
Raczej go nie zrobię. Aczkolwiek jak się przymierzałem, bo do Indykarium chciałem obejrzeć sobie na Unrealu albo na silniki, w których się, no. Silniki, w których się robi, to pierwsza rzecz, jaką zrobiłem w Unrealu, to wyeksportowałem mapę. Z puszki Pandory mapę i wrzuciłem do Unreala, żeby sprawdzić, jak trudno jest zbudować tę wyspę. Łatwo jest. No więc właśnie. No, trochę wie, po niej, trochę, kto po, wie, trochę kto po niej gdzieś chodziłem. Gdzieś tam może jeszcze strzeli. Marcin, ale kończąc puszkę, chciałbym z tobą jeszcze chwilkę porozmawiać o innym twoim projekcie. Też bardzo samotniczym, jeśli chodzi zupełnie o... Zupełnie samotniczym. Tak. Jeśli, to znaczy w tym projekcie, Jeżeli się w niego wejdzie, to ja to tylko tytułem wstępu, że myśmy się złapali na ten twój projekt na Pixel Heaven. Mhm. I było to mocno intrygujące. Wielu ludzi zaszło się, poszło dalej, stworzyłeś grupę, część ludzi rozwiązało zagadkę. Natomiast no nie wszyscy byli na tyle cwani, że potrafili podłączyć urządzenie znalezione w trawie do swojego komputera, nie bojąc się. No tego. Bali się. Nie, bali ja im się wcale, ale teraz, ja im się wcale teraz, nie Marcin, dziwię. To już oddaję tobie głos i ja mówię o projekcie, który się nazywa Pendrive znaleziony w trawie, ale chciałbym, oddaję tobie głos, żebyś troszkę o nim opowiedział, bo wiem, że troszeczkę go zmodyfikowałeś, żeby nie był tak... Odarłeś go z mistycyzmu, no ale niestety czasy wymagały, dlatego ja wspomniałem o tym Pixel Heaven, że myśmy pendrive faktycznie znaleźli w trawie. Nie tylko ja, tylko jeszcze wielu ludzi. No, no proszę Marcin. Ten oryginał, który byście znaleźli, to leży 2 metry ode mnie, ale już nie będę wychodził z kamery, natomiast w kieszeni mam w tej chwili taką wersję. Tu jest troszkę inny tytuł, bo oryginał to było PDZWT, czyli pendrive znaleziony w trawie, natomiast teraz to się nazywa the USB stick found in the grass, bo będzie wersja angielska, ale to jest tak, że... A przepraszam, w Polsku nadal można się zabawić? Tak. To znaczy to będzie wydana gra na Steamie, premiera będzie w styczniu, będzie dwujęzyczna z możliwością przełączenia języka, więc przy czym jest wszystko w obu wersjach jest tak dokładnie, jak to się daje, no wiadomo, tłumaczenie troszeczkę zmienia pewne rzeczy, natomiast to, co tam jest ważne, wszystko jest dokładnie tak samo w obu wersjach, więc jak się rozgryzie jedną, to drugą sobie można obejrzeć tak po prostu z ciekawości, bo nie ma tam nic innego, nic zmieniającego. Ale tak jak powiedziałeś, to się zaczęło od... Dobra, ja w ogóle to się cofnę jeszcze wcześniej. Jak tylko powstał Pixel, po jednym z pierwszych felietonów, jakie napisałem, mieliśmy jakąś taką redakcyjną dyskusję na temat tego, co to jest gra. I ona, w ogóle ta dyskusja się zaczęła od Dear Esther, czyli od takiego archetypicznego walking simulatora, że się chodzi i właściwie nic się nie robi, tylko idziesz przed siebie i co jakiś czas trafiasz na jakieś informacje, które są tam odczytywane i tak dalej. I czy to jest gra, czy nie jest? No jedni mówili, że to jest gra, inni mówili, że to nie jest gra. To jest takie trochę dyskusyjne. I ta dyskusja mnie zapłodniła do tego, żeby się zacząć zastanawiać nad tym, w którym momencie zaczyna się gra. Bo jeżeli ja się potrafię świetnie bawić, potrafię sobie wymyśleć zadanie, którego rozwiązywanie w arkuszu kalkulacyjnym sprawia mi frajdę. No, trudno mówić o tym, że gram w tym momencie, ale w tym momencie robię coś, co mi sprawia przyjemność i przy czym się świetnie bawię. Czyli może niekoniecznie gra, ale taki tam computer-aided entertainment, nie? Coś idącego w tym kierunku. I się zacząłem zastanawiać nad tym, jaki jest minimalny zestaw tego, co by trzeba było przygotować, żeby można to było uznać właśnie jako coś dającego zabawę, jako jakieś takie źródło rozrywki. No
I właśnie stąd się wziął pomysł pendrive'a. Jest sobie pendrive, który został znaleziony w jakimś miejscu, w którym prawdopodobnie komuś została zrobiona jakaś krzywda, ale nawet tego tak do końca nie wiadomo. Myśmy fizycznie w okolicach odbywającego się Pixel Heaven faktycznie ludzie znajdowali w woreczku pendrive'y z karteczką. Tak. I na tej karteczce było napisane, że... Spokojnie, na tej karteczce było napisane: w miejscu wskazanym przez informatora pies nie podjął śladu. Znaleźliśmy jakiś pendrive, nie wiadomo czy związany ze sprawą. Przekazujemy do IT, czy coś takiego. Taki był sens. Tak, jestem pewien tych ostatnich słów, natomiast, ponieważ ta karteczka była pisana ręcznie i ja ją przypisywałem kilkaset razy. Wystawiony chyba przez ciebie, jest. Nie? On jest raczej Tak. Jeszcze z tą karteczką właśnie z tym opisem jest. Tak. Można tak zacząć zabawę. Jeszcze kilka sztuk zostało. Bo ja tego zrobiłem kilkaset, ale już się kończą. No tylko, że po pierwsze, to było tylko po polsku, po drugie, tylko skończę myśl. No więc i teraz rzecz polegała na tym, żeby wymyślić jakiś sposób, jak to, żeby wymyślić, co na tym pendrive się będzie znajdowało, prawda, żeby stworzyć jakąś historię, która będzie na nim umieszczona, żeby tam włożyć jakieś elementy takie, które będą pozwalały na sprawdzenie tego, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. No, jakieś takie rzeczy, więc ja tutaj zbudowałem jakąś taką... Mówiąc krótko, rozpocząć śledztwo, zabawić się, nie wiem, w detektywa. Coś w tym stylu. Rozwiązać coś zagadkę. W tym stylu. Na podstawie mm-hmm. informacji plików zawartych na tym pendrive'ie. Dokładnie. Różnych plików. Przy czym właśnie tutaj cały... Duża i dość istotna część pomysłu polegała na tym, że narzędzia, które są do tego potrzebne, nie są... Tools not included. Masz komputer? Masz. To ty już masz wszystko, żeby co jest potrzebne. Sprawę. A jak nie masz, to sobie wygooglaj. Znajdziesz sobie wszystkie narzędzia, które są ewentualnie potrzebne, darmowe, open source'owe, wszystko, co może być potrzebne. Generalnie środowisko twoją bronią, tak? Dokładnie. Bardzo ładnie to ująłeś. No, tylko że po pierwsze właśnie ludzie się bali pendrive'a jakiegoś takiego zupełnie losowego, więc na szczęście na Pixel dużo ludzi z branży IT wiedziało, jak to podpiąć bezboleśnie. Wiedzieli jak się, znaczy albo wiedzieli, żeby nie ruszać, albo wiedzieli, jak się za to zabrać. Trochę zainteresowania to wzbudziło, więc ja trochę tej wersji Marcin, przepraszam cię jeszcze, ja sam otwierałem na wirtualnej maszynie. Bo byłem ciekaw, co ten pendrive zawiera. No tylko wiesz, wirtualna maszyna to jest troszeczkę mało, dlatego że gdyby to był USB killer, to USB killer bierze te 5 V, które jest tak. na wyjściu USB, robi z tego 200 albo kilowolt, jak ci walnie w gniazdo. Służbowy laptop. A? Jakim samochodem najlepiej się wjeżdża na krawężniki? Służbowym. No wiadomo przecież. No w każdym razie problem później polegał na tym, że żeby zrobić z tego wersję taką niesprzętową, to za mną długo chodziło, ale nie mogłem wymyśleć jak. I kilka miesięcy temu jest coś, bo pod Linuxem to jest trywialne. Pod Linuxem się robi kopię dysku jako urządzenia blokowego, się to montuje po prostu i pyk, jest wszystko. Zresztą cały ten pendrive w ogóle w ten sposób powstawał, bo tam wymagało to dużo kopiowania danych, żeby on wyglądał jakoś tak prawdopodobnie, jako coś, co było przez lata używane przez kogoś do noszenia danych i tak dalej. Tak. Więc żeby to wyglądało jak najprawdopodobniej, to wymagało dużo kopiowania danych, dużo prób. Okazało się, że pendrive'y tego nie wytrzymują, więc ja to robiłem właśnie na takim wirtualnym, zamontowanym pod Linuxem. No ale to pod Linuxem, a pod Windows jest problem. Ale pod Windows jest taki... też jest możliwość stworzenia dysku wirtualnego. I też można go zrobić w postaci pliku, który się daje zamontować. Jak ja się o tym dowiedziałem, to już jakby okazało się, że rzecz jest do zrobienia.
Co więcej, to było na wiosnę, jak się zaczęła pandemia, ja miałem trochę za dużo czasu, zresztą dalej go mam trochę za dużo, bo nic mi się nie sprzedaje, w związku z czym nie mam co z czasem robić chwilami. Zapytałem takiej znajomej, która jest tłumaczką, ile by kosztowało przełożenie tego na angielski, przy czym nie miałem tego w planach, tylko po prostu chciałem się zorientować, jakby to wyglądało. A dziewczyna się tak zapaliła do tego pomysłu, mówi, Bureczku, ja bym tak chciała w to wejść, mi się, o Jezu, jaki to jest fajny pomysł, weź, ja ci to przetłumaczę, weź. I namówiła, dokładnie. Także powstała angielska. Marcina, powstała angielska wersja. Proszę technicznie, jak to będzie na Steamie wyglądać? Na Steamie masz normalną rzecz. Na Steamie masz normalnie ładujesz grę ze Steama, normalnie ją uruchamiasz. Tylko że normalnie jak uruchomisz grę na Steamie, to ona ci zajmuje cały ekran i masz grę. A tutaj jest tak, że się uruchamia program, który podłącza ten dysk. Ten dysk ci się pojawia w systemie. No rozumiem. I jesteś na swoim. I dalej już rób, co ci się żywnie podoba. Rozumiem. To się niczym nie różni od tego, co byś zrobił, gdybyś podłączył pendraka. Jak podłączasz pendraka, to on ci się po prostu pojawia jako dysk i możesz na nim grzebać. I tu masz dokładnie taką samą sytuację, tylko że bez pendraka. Marcin, wiesz skąd pytanie, bo... przepraszam, że to powiem, ale ten pendrive w tej trawie... To była ta zajebistość, ta imersja dodatkowa, prawda? I teraz tak, póki jeszcze, żeby to, nie wystraszyć potencjalnego znalazcy, oferujesz go, ktoś wie, że to jest zabawa, że to jest gra, że bawisz się w detektywa i kupujesz ten woreczek z tą karteczką i z tym pendrive'em za te parę złotych w serwisie aukcyjnym, to... on bierze i znowuż ma ten fizycznie, to co ty mówisz, nie? Ten fizycznie pendrive, wkłada go, jest na swoim, masz środowisko, masz broń, proszę, nie? Więc stąd moje pytanie. No więc ten element tutaj... romantyzmu nie straciło pendrive znaleziony w trawie przez troszeczkę, ten sposób prezentacji? Troszeczkę może na tym stracić niestety. No to ja to biorę pod uwagę. Ale równocześnie no, jest to znacznie bezpieczniejsze i jednak znacznie prostsze i znacznie tańsze rozwiązanie, bo prawda jest taka, że ten pendrive, który jest wystawiony na Allegro, to on kosztuje 5 zdych, w tym 20 zł to jest sam pendrive. Marcin, co nie zmienia faktu, jeżeli kogoś zaintrygowała nasza gadka na temat śledztwa w pendrive znalezionym w trawie, to 50 zł, ja cię bardzo proszę, lećcie i dobrze się bawcie, bo zabawa jest. To znaczy trzenia. Tam już zostało. Oczywiście, jak ktoś chce spróbować, nie ma żadnego problemu. Ja uważam, natomiast zostało mi już dosłownie kilka sztuk. Marcin, ja uważam nadal, że to jest jeszcze ten poziom, znaczy już nie ten poziom imersji, że ja się schyliłem po ten pendrive. Gdzieś tam na skwerku poszliśmy zajarać i sięgnąłem po ten woreczek, tak? Natomiast nadal dostajesz tą fizyczność, tą karteczką z tymi dwoma, trzema źdźbłami trawy i to uważam jedną z większych wartości całego projektu. Trawo z lotniska na ulicy Chudoby w Warszawie. Nie wiem, czy Marcin jeszcze... grupa też jest nadal skupiająca pierwszych fanów pendrive'a znalezionego w trawie. Którzy... ona zmieniła nazwę, bo ona się kiedyś nazywała pendrive znaleziony w trawie, no w tej chwili... Znaczy na Facebooku jest. Ja przyznam szczerze, że tam też ostatnio zaglądałem, ale prosiłbym cię o ten, bo wiem, że potem jak te się, śledztwo jak było się, prowadzone jak się... wspólnie. Jak się wrzuci te USB stick found in the grass, to ewentualnie taki bardzo wygodny skrót TUSFID G, bo on jest bardzo jednoznaczny, w związku z czym trafia się tylko wyłącznie na to. Dla wszelkiej pewności ten wepniemy. Czy tam premiera wersji steamowej, jak daleko jesteś? Czy to znaczy koniec stycznia. Aha, czyli koniec premiera, stycznia premiera live, koniec tak? stycznia będzie, tak. On już jest praktycznie gotowy, tak naprawdę ja
podejrzewam, że jakbym się zawziął, to w ciągu 2-3 dni byłbym w stanie go wypuścić. A jeżeli ty, bo ja już mam praktycznie wszystko zrobione, tylko po prostu robię to tak etapami, bez specjalnego pośpiechu, a w tej chwili trochę tak, a trochę dlatego, że no jakby założyłem z góry, że to będzie za kilka miesięcy, po to, żeby dać sobie trochę czasu na jakieś nieudolne próby marketingu. Dzień dobry Państwu. Oj, proszę dodawać na wishlisty. Póki jest jeszcze wersja fizyczna na Allegro, ja dam linka, damy linka do tego. Póki jest wersja, skorzystajcie z wersji, bo tak jak mówię, środowisko twoją bronią, dostaniesz pendrive, dostaniesz wskazówkę i jazda. I jest naprawdę, jeżeli znaczy, ktoś wiesz, lubi w ogóle zagadki, detektywistyczny klimat, jeśli ktoś lubił Ethana Cartera, zaginionego skądinąd, to ja myślę, polecam. Że bliżej, ja to widzę bliżej Her Story, Obra Dinn. Albo Her Story, no ale mój drogi, Obra Dinn, ja to jest tytuł klimatów ostatnich lat, także jeśli ktoś grał w Obra Dinna, to tym bardziej, nie? No, mhm. Ale zobaczę, sam jestem ciekawy tej wersji elektronicznej, bardziej growej. Ale mówię, ona się kompletnie niczym tak? nie różni od to znaczy... Jakieś tam minimalne różnice są, ale one są... uznałem, że niektóre rzeczy, które tam były za trudne. To znaczy za dużo ludzi się odbijało od pewnych rzeczy, w związku z czym tam wprowadziłem jakieś elementy troszkę ułatwiające znalezienie. No dlatego ja pamiętam na grupie część śledztwa była prowadzona zbiorowo. Nie? No minimalnie, ale tak, ale kilka takich momentów było. No, to tylko świadczy o tym, że to był nadal kawał dobrej zabawy. Więc no, jeszcze... z tego ci, których wciągnęła tak uczciwie, to bawili się świetnie. Natomiast no właśnie jest ten problem, że się okazało, że tam niektóre elementy były trochę za trudne, więc trochę ludzi się odbiło, więc ja to tak troszeczkę spiłowałem krawędzie, żeby było troszeczkę łatwiej chyba. Ale stara wersja na pendrive'ie nadal ma ten, nie? Nadal jest, ona jest poprawiona. Nie, stara wersja na pendrive'ie jest taka, jaka była. Jaki z tego morał? Ja już powiedziałem. Marcin, bardzo serdecznie ci dziękuję za poświęcony czas. No, kolejnych 35 lat. Powodzenia z pendrive'em, znalezionym w trawie, bo uważam, że pomysł jest świetny. I ten sposób grania jest jak najbardziej dla graczy, że tak powiem, każdego formatu. Wszystkich zapraszam jeszcze na akcję do wspierania Puszki Pandory. No i mam nadzieję do zobaczenia w lepszych czasach na Pixel Heaven. Teraz będziemy go prowadzić online. No i pozostańcie wszyscy w zdrowiu. Ty też, drogi Borku, życzę powodzenia z wydaniem na Steamie. Daj znać. Możemy zagrać i w pendrive, możemy postreamować i Puszkę Pandory chętnie. To zawsze jest przyjemność. Także jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas. Marcin Borkowski, Michał Bocha. To była nietypowa strona B, ale taka też miała być, bo temat też był całkiem myślę ciekawy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnych odcinkach. Dzięki. Cześć.